Wiecie, co mnie wkurza? Przepraszam, YouTube nie życzy sobie używania tego typu brzydkich sformułowań w pierwszych 30 sekundach materiału. Wiecie, co mnie denerwuje? Lewactwo. Można by pomyśleć, że jest to taka cecha, jaką dzieli każdy cywilizowany człowiek, ale jest to nieprawda. Istnieją także narodowcy, ale już bez śmieszku. Po spożyciu dużych ilości pewnej substancji, o której YouTube również nie zbyt chce, żebym mówił, doszedłem do pewnego bardzo ciekawego wniosku. Mianowicie takiego, że lewactwo i narodowcy w gruncie rzeczy dzielą ze sobą pewną bardzo szczególną cechę. Obie te grupy uważają, że to, co lubią, powinno być legalne i dotowane z budżetu, to, co czego nie lubią, powinno być nielegalne. I najlepiej karane 25 latami więzienia albo 30 złotymi grzywnymi. Dzielą także inną cechę, która moim zdaniem w kontekście tego materiału jest dużo ważniejsza, a mianowicie sprzeciw wobec indywidualizmu i konceptu liberalnej dobrowolnej zgody. Dobrowolnej zgody, czyli świadomego aktu wyrażenia woli do podjęcia określonego działania. Wiecie, to jest dość istotna rzecz, której wagę i znaczenie w życiu społecznym zdają się pojmować nawet dzieci w przedszkolu. Paleolibertarianie czy konserwatywni liberałowie powiedzieliby nawet, że dobrowolna zgoda i indywidualizm to są jedne jakby z fundamentów, na których opiera się współczesna zachodnia cywilizacja. Mnie to niezbyt interesuje, interesuje mnie jednakże to, że jako taka dobrowolna zgoda stanowi fundament etyki libertariańskiej, która jest podstawą mniej więcej 97% mojej moralności. Niestety widzicie, w dobie XXI wieku wyklarowała się pewna stosunkowo nieliczna, a jednocześnie silna grupa, która za cel honoru postawiła sobie obrzydzić koncept dobrowolnej zgody szerokim masom ludzkim. Grupa sygnalizatorów cnoty, która wypowiada wszystkim powszechnie znane truizmy, albo gorzej, lewackie pierdoły, po to, żeby wpisać się w modną ostatnimi czasy w internecie krytykę tak zwanego późnego kapitalizmu. Odburzają przy tym tłumy, nie mówiąc ludziom specjalnie nowych rzeczy, ani niczego, co skłaniałoby ich do głębszej refleksji, a po prostu dokładnie to, co chcieliby oni usłyszeć. Jak możecie się domyślić, chodzi o youtuberów. A konkretniej lewicujących youtuberów, będących przy tym twórcami komentarzy videos, takich jak A więc, czy też Gargamel, który będzie przedmiotem dzisiejszego filmu. Przedmiotem omawiania? Chuj z tym. Podejmę się polemiki z wygłoszonymi przez niego tezami w ramach jego ostatniego materiału, a wszystko to w kontekście działalności Blowka i innych świeżo upieczonych pranksterów. Oto więc zgniły neoliberalny młodzieniec szkaluje lewicującego youtubera za mówienie prawdy i podnoszenie ważnych społecznych kwestii w swoich materiałach. Część pierwsza. Żeby dokonać jakiejkolwiek konstruktywnej krytyki, a zarazem móc sformułować jakąś sensowną definicję dobrowolnej zgody, należałoby najpierw sformułować definicję wolności, oczywiście po liberalnemu, tak żeby było mniej więcej wiadomo, w ramach jakich definicji się poruszamy. A pomoże mi w tym mój ulubiony lewak i socjaldemokrata, na którego lubię się zresztą często powoływać na swoich materiałach, ponieważ uważam, że to jest taki soft libek dla ludzi, którzy z liberalizmem i libertarianizmem nie mieli wcześniej zbyt dużo do czynienia, a mianowicie Friedrich August von Hayek. W swojej Konstytucji Wolności pisze on następujące rzeczy. Wolność to stan, w którym człowiek nie podlega przymusowi ze strony arbitralnej woli innego lub innych. Osadzając to więc w kontekście tej definicji. Dobrowolna zgoda to taka zgoda, która jest wyrażona świadomym aktem woli, do której nikt nas nie zmusza i w której to my jesteśmy podmiotem działania. I teraz pytanie ze 100 punktów. Jak odnosi się do kontekstu najnowszego filmu Gargamela na temat pranksterów? Zanim odpowiemy na to pytanie, należy przeciwstawić pojęcie wolności również innemu ciekawemu liberalnemu pojęciu, a mianowicie pojęciu przymusu. Również cytując Konstytucję Wolności, przymus to kontrola nad środowiskiem czy sytuacją jakiejś osoby przez innego człowieka, że dla uniknięcia większego zła jest ona zmuszona służyć jego celom, nie zaś działać zgodnie z własnym, konsekwentnym planem. Zgodnie więc z taką definicją przymusu, człowiek przymuszony jest wtedy, kiedy jego działania nie są zgodne z wolą kogoś innego niż on sam. Człowiek przymuszony z podmiotu staje się przedmiotem, zwykłym narzędziem służącym do realizacji woli kogoś innego. Zgodnie z tym rozumowaniem, pracownicy jakiegoś przedsiębiorstwa nie są jakby przymuszeni przez swojego pracodawcę do tego, żeby tam pracować, ponieważ realizują oni swój konsekwentny plan działania i pracują tam ze swojej własnej nieprzymuszonej
niezgłoszonej woli, której aktem wyrazu było podjęcie dobrowolnej umowy o pracę. Pracują oni także w takim miejscu dla własnych celów, z reguły celem zarobienia pieniędzy po to, żeby sobie kupić różne rzeczy lub nie wiem, celem zdobycia doświadczenia, żeby później móc zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. A jednocześnie pracodawca nie jest jakby no w pełni kontroli nad ich sytuacją, bowiem może on wymagać od nich jedynie wypełniania ich obowiązków zawodowych, na które obie strony zgodziły się w umowie i tylko w określonym przez umowę czasie. Dla przykładu, gdy pracujesz w supermarkecie i jesteś zatrudniony na etacie 8 godzin dziennie, to masz przez 8 godzin dziennie obsługiwać klientów, wystawiać towar na półki, obsługiwać magazyn i tak dalej. Nikt nie każe ci, nie wiem, robić gały klientom czy srać do paczkomatu. A jeśli jednak ktoś to robi, no to idę z tym do sądu. I widzicie, to tak wszystko bardzo ładnie i fajnie brzmi, nie? Dobrowolna zgoda, taka sobie koncepcja. Możesz robić coś, co chcesz, nie robić czegoś, czego nie chcesz. Tylko że koncepcji tej zdaje się nie rozumieć lub nie uznawać Gargamel. W swoim najnowszym filmie, o którym już mówiłem, narzeka on na sytuację, w której pracownicy fast fooda albo jakiegoś innego miejsca, w którym są zatrudnieni, no muszą pracować i wykonywać przy tym swoje obowiązki zawodowe, za wykonywanie których płaci się im pieniędzmi i na wykonywanie których zgodzili się, podpisując tą dobrowolną umowę. Omawiany materiał stawia tezę, zgodnie z którą to jest takie straszne, kiedy youtuberzy przyjeżdżają sobie do nazywającego się jakimś restauracją baru fast food i zamawiają tam duże ilości burgerów. No wiecie, wtedy pracownicy muszą robić duże ilości burgerów. Jest zamkane w kuchni, mają tak źle. Bo muszą robić coś, za co pracodawca im płaci, żeby robili. I za co mają jakby no pieniądze. I bo youtuberzy wtedy jeszcze śmią narzekać na czas oczekiwania. W tych filmach wychodzi takie dziwne niezrozumienie przez youtubera zawodów tego typu. Mnie w tym momencie dziwi raczej niezrozumienie przez youtubera natury zawodu, który sam wykonuje. Po pierwsze, nagle składasz ogromne zamówienie, które pewnie zapycha połowę kuchni i wpierdala się w dzień tych pracowników jak góra lodowa w Titanica. I masz jeszcze czelność narzekać na czas oczekiwania. Gargamelu, czy tam panie Gargamelu, nie wiem, niedobrze mogę się do ciebie zwracać, panie kierowniku. Nie wiem, czy po prostu rozumowanie na zasadzie to jest takie straszne, kiedy ludzie udają w internecie, że coś robią, a tak naprawdę mówią, że to naprawdę robią, jak na przykład ktoś wysyła się w paczce. Weszło ci do głowy do tego stopnia, że teraz sam padłeś tą brutalną ofiarą, nieodróżniającą fikcji od rzeczywistości. Czy po prostu mówisz takie rzeczy po to, żeby się przypodobać szerokim masom ludzkim, bo to jest takie fajne, kiedy się mówi, no zobaczcie, ci tam ludzie w samochodzie narzekają i nie rozumieją sytuacji tych pracowników, bo sami to są jakieś burżuje, którzy nie wiedzą, jak się pracuje w normalnej pracy, co? Ale no jednak ja śmiem zaryzykować tezę, że ci youtuberzy doskonale sobie zdają sprawę z tego, jak wygląda praca w takim miejscu. A takie teksty o długim czasie oczekiwania są po to, żeby, nie wiem, budować jakąkolwiek narrację w swoim materiale? Bo wiesz, jak chyba sam zauważyłeś, materiał, w którym youtuberzy po prostu siedzą w samochodzie, podjeżdżają sobie pod okienko tego McDrive'a, zamawiają jedzenie, a później was siedzą i gapią się w kamerę przez 20 minut, odbierają to zamówienie i bez słowa odjeżdżają? No nie wiem, chyba nie byłby tak angażujący dla widza. Ale dobra, dobra, to nie ma jeszcze takiego znaczenia dla meritum sprawy. Znaczenie dla meritum sprawy ma natomiast tekst, że takie zdarzenie wpierdala się w dzień pracownika jak Titanic w górę lodową. I wpierdala się w dzień tych pracowników jak góra lodowa w Titanica. Na tyle, na ile rozumiem, to McDonald's i jego pracownicy są sobie takim Titanikiem i jego załogą, a Blowek jest tą górą lodową. Czyli morską katastrofą będzie to, że pracownik będzie musiał zrobić to, za co mu płacą i na co się zgodził, zawierając dobrowolną umowę, czyli zrealizować zamówienie Blowka. Kurwa, nie spodziewany. Pracownik zamiast po raz 30 mopować podłogę, będzie musiał wykonać produkt, na podstawie którego sprzedaży firma generuje zyski, z których to zysków wypłacane są później jego wynagrodzenia. No dobrze, dobrze, w trochę większej ilości niż zwykle, ale wiesz co?
Analogiczna sytuacja ma miejsce w momencie, w którym celem propagowania zdrowych nawyków żywieniowych do McDonalda przyjeżdża chociażby wycieczka szkolna, która z reguły również nie zapowiada się, że przyjedzie. Pytanie tylko, czy w takim momencie Gargamel też rzuca się pod drzwi fast fooda i krzyczy: wypierdalaj mi z tymi gówniarzami, ci pracownicy mają płaconą taką samą stawkę godzinową, niezależnie od tego, czy złożą jednego, czy 60 burgerów dziennie. Czy taka reakcja zarezerwowana jest jedynie dla sytuacji, w której po hurtowe zamówienie przyjeżdżają YouTuberzy. Zresztą, no, możemy chyba zakładać, że w tym porównaniu chodziło o to, że ta sytuacja jest taka niespodziewana, która kompletnie rozpierdala rytm dnia. A ja chciałbym zauważyć, że sytuacja, w której jacyś ludzie składają hurtowe zamówienie, jest dla McDonalda tak niespodziewana, że umieszczał on ją swego czasu w swojej reklamie. To co chcecie? Wszyscy? Czyli 15. 30. 30 razy to for you. No i fajnie. Zresztą tutaj dochodzi też inna sytuacja. Kiedy zatrudniasz się w takim miejscu, to chyba doskonale masz świadomość tego, że czasem ruch jest wzmożony i będziesz miał gigantyczny zapierdol, a czasem ruchu jest trochę mniej i nie będziesz miał faktycznie co robić, więc będziesz musiał przerzucać tego kotleta po raz 50 na smażalnicy po to, żeby menadżer się do ciebie nie przypierdolił, że za mało się starasz. Wreszcie chyba należy zrozumieć taką jedną podstawową rzecz, której zdaje się nie rozumieć bardzo duża część naszego społeczeństwa, a mianowicie McDonald's nie istnieje po to, żeby ci pracownicy mieli miejsce pracy, tylko po to, żeby firma mogła generować zysk na sprzedaży produktów typu fast food. Wiecie, nie? Fast foody, burgery na przykład. To są takie dobra konsumpcyjne, które co do zasady spełniają czyjąś potrzebę zjedzenia burgera. Kapitalizm, nie? Generalnie jest takim systemem gospodarczym, który opiera się na tym, że generujesz zysk na sprzedaży innym ludziom takich produktów, które spełniają ich potrzeby. Rynek w systemie kapitalistycznym można by porównać swego rodzaju demokracji konsumentów. Jest to oczywiście demokracja cenzusowa, ponieważ każdy klient ma inną siłę nabywczą. Niemniej nie zmienia to tego, że co do zasady to klienci decydują o tym, co ma być produkowane, jak ma być produkowane i w jakich ilościach ma być produkowane. Współczesna lewica jako alternatywę dla wolnorynkowego kapitalizmu stara się często nam zaproponować demokratyczny socjalizm, w której w gruncie rzeczy jedyną zmianą byłoby to, że firmy konkurujące tak sobie na wolnym rynku nie byłyby posiadane przez pracodawców, tylko przez pracowników. W związku z tym demokrację konsumentów zamienilibyśmy w demokrację pracowników, którzy by tam swoim przedsiębiorstwem w demokratyczny sposób zarządzali. Współczesna lewica zapomina chyba jednak przy tym o jednej bardzo ważnej rzeczy, że wyłącznym celem produkcji tych wszystkich pracowników jest konsumpcja. To znaczy to, żeby ktoś mógł wyprodukowane przez nie dobra skonsumować, na przykład zjeść burgery. Jednocześnie należy zauważyć, że typowy człowiek jest producentem przez mniej więcej 40 godzin w tygodniu. Przez pozostały czas jest konsumentem. Ale dobra, wracając, bo to znowu off-top. Gargamel chyba co do zasady nie wie, jak działa kapitalizm i nie wie, że zyski generuje się na nim właśnie na spełnianiu potrzeb konsumentów. Co do zasady nie do końca wie też, skąd biorą się wypłaty dla pracowników. Po drugie, tłumaczysz sobie, że ci pracownicy nie mogą mieć jakichś negatywnych emocji co do ciebie, bo przecież dajesz im dużo pieniędzy. Pracownicy McDonalda. Pracowniki. Pracowniki czy pracownicy? I pracownicy i pracowniki. Ludzi, którzy pracują w McDonaldzie. My już tyle dla was zrobiliśmy. Dajcie nam w prezencie jakąś koszulkę, czapkę, cokolwiek. To nie tak, że pracownicy na takich stanowiskach mają stawkę godzinową, niezależną od tego, czy złożą przez godzinę jednego, czy 200 burgerów. No nie. Ale wypłata co do zasady zależy od tego, czy w ciągu godziny złożysz jednego, czy 200 burgerów. A konkretnie od tego, czy firma sprzeda wyprodukowanego przez ciebie jednego czy 200 burgerów. Jest zresztą takie piękne polskie powiedzenie, które w doskonały sposób to obrazuje. Wyżej dupy nie podskoczysz. McDonald's jako firma, żeby wypłacić swoim pracownikom pieniądze, musi najpierw te pieniądze jakoś zarobić. Zarabia te pieniądze na sprzedaży burgerów. Jeśli więc pracownik będzie w stanie przez godzinę swojej pracy wygenerować dla firmy jednego burgera, powiedzmy o wartości 10 zł, na którym firma będzie miała 6 pieniędzy
80 zł zysku, no to nikt mu nie zapłaci 18,30 brutto za godzinę. Wiesz, wtedy generalnie efektywność twojej pracy byłaby po prostu zbyt niska do tego, żeby ciebie zatrudnić, bo nikt nie będzie dokładał do twojego miejsca pracy co do zasady, a jeśli ono jest na tyle mało wydajne, że jesteś w stanie składać tylko jednego takiego burgera w ciągu godziny, no to chyba znaczy, że niezbyt efektywnie spełniasz potrzeby tych ludzi za drugiej strony lady, którzy tu przyszli coś kupić. Z innej strony, kiedy przez tą godzinę złożysz nawet 1000 burgerów, ale nikt nie przyjdzie ich kupić, to jest nawet gorzej niż w sytuacji, w której złożysz jednego burgera i ktoś przyjdzie go kupić, bowiem zamiast wygenerować te 6,50 zysku, wygenerujesz pewnie jakieś 2000 czy ileś tam złotych straty. W takiej sytuacji, w której produkty wyprodukowane przez ciebie nie będą się sprzedawać, jakby nie patrzeć, pracodawca również może skłonić się do tego, żeby ograniczyć czas twojej pracy albo cię w ogóle wyjebać. Miałem zresztą kiedyś taką sytuację u siebie na wsi w Tesco. Tesco było całodobowe, bo stoi przy dość ruchliwej drodze i myśleli po prostu, że całą dobę będą się pojawiali klienci. I początkowo rzeczywiście pojawiali się klienci, przyjeżdżali sobie tam między innymi z Rosji. Niestety doszło do pandemii, a wcześniej doszło do różnych sytuacji typu, nie wiem, pogorszenie się relacji tam międzynarodowych z Rosją i już trochę mniej klientów z Rosji przyjeżdżało robić zakupy w godzinach nocnych. W związku z tym ograniczono od godziny otwarcia sklepu. Po co? Bo nikt nie chciał dokładać do pensji pracowników, którzy pracowali w nocy i którym nie udawało się sprzedać na tyle dużo produktów, żeby ich miejsce pracy było opłacalne do utrzymania. To są w sumie jakby nie patrzeć dość elementarne zasady ekonomii, zgodnie z którymi wysokość twojej wypłaty, no co do zasady właśnie zależy od tego, jak efektywna jest twoja praca. Jeśli się spojrzy na dane historyczne, to widać taki ładny wykres, że no wydajność pracy ludzkiej właśnie z wysokością wynagrodzeń co do zasady koreluje. Jest wprost proporcjonalna, jakby się to powiedziało. Jakby nie patrzeć, się zastanowić chwilę, to jest to bardzo logiczne. Twierdzenie więc, że wysokość twojego wynagrodzenia co do zasady nie jest zależna od wydajności twojej pracy, to jest jakaś kurwa gospodarcza herezja. Herezja chyba gorsza niż wyznawana przez Gargamela laborystyczna teoria wartości. Jeśli już macie ciśnienie na bycie polskim Mr. Beast, to tak jak Mr. Beast w tego typu filmach, zostawcie po sobie ogromne napiwki dla pracowników, którzy w miesiącu zarobią najpewniej mniej niż wy, tylko z tego jednego filmiku, który zbudowany jest na ich, nie waszej pracy. Gargamelu, przepraszam ciebie bardzo. Jesteś twórcą wideo, więc wyobraź sobie taką sytuację. Jest kręcony film. Jest na nim zatrudniona ekipa filmowa, tam scenarzyści, scenografowie i tak dalej, która ma płacone z góry określoną stawkę. Jest też sobie producent tego filmu, który na wyprodukowanie jego wyłożył kasę i załóżmy, że wyprodukowany w ten sposób film zyskał wielką międzynarodową sławę i studio właśnie, które było producentem tego filmu, zarobiło na tym gigantyczną kasę, która poszła oczywiście do studia, a nie do tych ludzi, którzy mieli zapłacone za wyprodukowanie tego filmu z góry. Taka sytuacja też ci przeszkadza? Bo dedukując z twoich poprzednich wypowiedzi, mam wrażenie, że tak. A jeśli tak, to jesteś zwolennikiem laborystycznej teorii wartości. Teorii wartości, na którą skądinąd lewicowi działacze, świadomi lub nieświadomie, często powołują się przy okazji swojej krytyki systemu kapitalistycznego. Na przykład mówiąc, że jak to jest, że pielęgniarka pracuje tak bardzo ciężko i zarabia tak małe pieniądze, a później sobie przychodzi Robert Lewandowski, który nie wcale nie pracuje tak ciężko i zarabia nie wiadomo jakie pieniądze. Bo widzicie, laborystyczna teoria wartości to jest taka teoria wartości, zgodnie z którą prawdziwą wartość rzeczy determinuje praca, jaka musiała zostać włożona w wykonanie tej rzeczy. Na tą koncepcję powoływali się m.in. pierwsi liberałowie, tacy jak Adam Smith czy David Ricardo, a także Karol Marx. Sytuacja z burgerami i filmem Bloka jest jednak doskonałą okazją na to, żeby pokazać, że laborystyczna teoria wartości jest o kant dupy potłuc. Zaczynając od początku. Gargamel w ramach swojej wypowiedzi stawia założenie, że film, który obejrzeliśmy, jest oparty na pracy pracowników fast fooda, a nie Bloka i ekipy.
tylko z tego jednego filmiku, który zbudowany jest na ich, nie waszej pracy. Jest to w oczywisty sposób zdanie fałszywe, ponieważ film Blowka, co jest chyba oczywiste dla każdego, opiera się zarówno na pracy tych pracowników Burgera, jak i na pracy Blowka i jego ekipy. To Blowek wraz ze swoją ekipą musiał włożyć tu, nie wiem, w nagranie tego materiału audiowizualnego, w obrobienie go, w otagowanie go, w odpowiednią promocję. Nawet patrząc z perspektywy tej durnej, laborystycznej teorii wartości, to ja to nie widzę absolutnie nic złego. Wygląda na to, że no po prostu doszło do podziału pracy. Owszem, pracownicy McDonalda z całą pewnością dołożyli do produkcji całego materiału swoich środków produkcji. Niemniej Blowek dołożył właśnie swoich unikalnych umiejętności swojej pracy, a także wykorzystał do tego swój kapitał pod postacią, nie wiem, kamer, komputerów, na których całość była montowana. Zresztą wiecie, no jakby nie patrzeć, to wyprodukowanie tych burgerów też wymagało jakichś innych środków produkcji, nie? Jak, nie wiem, kotletów, bułek, nie wiem, jakiegoś palnika, na którym to wszystko było smażone. Pytanie w tym momencie mi się tylko nasuwa, czy Blowek mówi, że wyprodukowanie tego burgera było oparte na pracy, nie wiem, kurwa, piekarza, który upiekł bułkę, albo masaża, który zrobił tego kotleta, a nie pracowników fast fooda, bo byłaby to sytuacja analogiczna. Moim zdaniem jednak ta sytuacja pokazuje nam kompletnie inną rzecz, a mianowicie taką, jak piękny jest podział pracy. Każdy robi to, co umie. Jedni umieją robić bułki, drudzy umieją robić kotlety, trzeci umieją robić kamery, czwarci umieją robić, nie wiem, obiektywy do tych kamer. Każdy tutaj z tych ludzi umie sobie robić inną rzecz i sam, niezależnie, nie stworzyłby takiej rzeczy bez pracy tych poprzednich ludzi, którzy wykonali jakieś komponenty wcześniej. Na tym właśnie polega, kurwa, podział pracy. Kapitalizm, taki fajny system gospodarczy, w którym co do zasady jeszcze żyjemy, sprawił, że ten podział pracy jest globalny, nie? Więc moim zdaniem powinniśmy cieszyć się z jego dobrodziejstw. Teraz powiedzcie to narodowcom, którzy chcą ograniczać globalny podział pracy i nazywają to ładnym słowem protekcjonizm. Ale dobra, bo znowu odchodzę od głównego wątku, a mieliśmy tutaj rozmawiać na temat wartości, a wciąż nie wiemy, skąd wzięła się wartość zarówno tych burgerów, jak i filmu Blowka. Marksista, wczesny liberał, czy też Gargamel powiedzą wam, że z pracy, jaka została włożona w wytworzenie tych rzeczy. Ja powiem wam, że z użyteczności krańcowej i powiem wam, dlaczego to moja teoria, znaczy nie moja, bo jej nie wymyśliłem, po prostu jestem już zwolennikiem, ale jest lepsza. Zacznijmy od wartości burgerów po marksistowskiemu. Marksista powie, że na ich wartość składa się koszt materiałów wykorzystanych do ich produkcji, kotletów, bułek i innych takich pierdół, wartości amortyzacji, czyli zużycia sprzętu oraz wartości pracy włożonej w jego wykonanie, rozumianej jako wartość przeciętnej pracy wykonanej przez przeciętnego pracownika na zrobienie takiej rzeczy. Dla przykładu uznajmy, że ta przeciętna wartość pracy wynosi 1, wartość materiałów potrzebnych do zrobienia burgera wynosi 1, amortyzacja wynosi 1. Wartość burgera będzie więc wynosiła 3, a wartość 100 burgerów będzie wynosiła 300. Zakładając więc, że Blowek do wyprodukowania materiału potrzebował 100 burgerów o wartości 300, jego praca, załóżmy, była warta 100, a amortyzacja 100, to film jest warty 500. Tylko że kurwa nie. Nie istnieje coś takiego jak jakiś obiektywny miernik poziomu wartości. Wartość każdej rzeczy zależy od tego, jaką wartość dla spełnienia swoich celów przypisuje jej dana jednostka. To znaczy, że dla każdego co innego będzie miało różną wartość. Czyli wartość nie jest obiektywna, a subiektywna. I mówi o tym, no, subiektywna teoria wartości. Załóżmy, drogi widzu, że to ty, a nie Blowek, stajesz się odbiorcą burgerów. Załóżmy też, że nie jesteś youtuberem, jesz mięso i tak dalej, więc jedyne co mógłbyś zrobić z takim burgerem, to go zjeść. No to co zrobisz z jednym burgerem? Pewnie go zjesz i pewnie nawet będzie ci smakował. Jeśli jesz mięso, do czego nie zachęcam. Co zrobisz z drugim takim burgerem? No pewnie też go zjesz, do czego również nie zachęcam. Mięsa się jeść nie powinno, ale twoje prawo, nie? Co zrobisz z trzecim burgerem? No pewnie też go zjesz, ale już trochę mniej chętnie. Nie, no bo to
wiesz, to tak człowiek ma ograniczoną pojemność żołądka. A co zrobisz z 5 burgerem? To zrobisz z 10 burgerem albo z 20 burgerem. No nie zjesz go, pewnie go nie chcesz, bo ci jest niepotrzebny. Później będzie zimny, ten gorszy, jak go zamrozisz i rozmrozisz, żeby go zjeść później, to się zrobi taka jakaś ciapa dziwna. Niby możesz wyrzucić go do śmieci, ale to tak trochę szkoda, więc pewnie rozdasz ich ludziom na jakimś food sharingu te pozostałe burgery, bo mają one dla ciebie znikomą, zerową lub też od pewnego momentu wręcz ujemną wartość. Ale teraz, drogi widzu, załóżmy, że wyszedłeś właśnie z obozu koncentracyjnego, w którym trzymano cię na głodowych racjach. No, jak to z reguły w obozie koncentracyjnym. No, to chyba zjesz więcej niż 3 burgery i będziesz bardzo szczęśliwy, że masz aż tyle burgerów, ponieważ pomogą ci one uniknąć śmierci głodowej. Próg, od którego kolejne burgery będą miały dla ciebie mniejszą wartość, znajdzie się pewnie wyżej niż w wypadku właśnie takiego typowego człowieka. Swoją drogą nie polecam, jak się jest po wyjściu z obozu koncentracyjnego, jeść takiej ilości żarcia, bo można od tego umrzeć. Kilka osób się o tym dość brutalnie przekonało. Widzimy jednak chyba, że wartość wynika z czegoś innego niż praca, nie? Niezależnie od tego, czy jesteś ocalałem z Holokaustu, czy zwykłym konsumentem, to ilość wymaganej pracy do wyprodukowania tych burgerów, no, nie zmieniła się. A będą miały one dla ciebie różną wartość. I o tym właśnie mówi subiektywna teoria wartości. Zgodnie z nią wartość rzeczy wynika z tego, jakie jednostka przypisuje jej znaczenie do realizacji założonych przez siebie celów. Wracając więc do przykładu z ocaleńcem z Holokaustu. Burgery będą miały dla niego większą wartość, ponieważ jego nadrzędnym celem będzie uniknięcie śmierci głodowej. Jednakże nawet dla niego w pewnym momencie te burgery przestaną mieć jakąkolwiek wartość, ponieważ po prostu ich tyle nie potrzebuje i staną się dla niego zbędnym balastem i obciążeniem. Mniej więcej o tym mówi nam teoria malejącej użyteczności krańcowej. To znaczy, że z konsumpcją każdej kolejnej jednostki danego dobra, wartość spożycia następnej jednostki danego dobra jest dla nas coraz niższa. Teraz, gdy teorię mamy za sobą, jest moment, w którym mogę ponownie przyjrzeć się kazusowi filmu Blowka. Burgery nie spełniają dla Blowka potrzeby głodu, tylko jego potrzeby trzepania hajsu. Służą jako jeden ze środków produkcji do wyprodukowania przez niego filmiku, który jednakże nie ma tak wysokiej wartości z uwagi na to, ile pracy zostało w niego włożone, a z uwagi na to, że ludzie chcą go kurwa oglądać. I dlatego właśnie użyteczność krańcowa filmu Blowka jest dużo większa niż samych tych burgerów, które zostały wykorzystane do jego produkcji. Film Blowka spełnia potrzeby niegórnolotnej rozrywki setek tysięcy ludzi i na tej potrzebie można zarobić, wyświetlając tym ludziom reklamy. I dlatego właśnie Blowek jest kurwa geniuszem. Ze 100 burgerów, czyli takich rzeczy, które dla przeciętnego człowieka mają na tyle niską wartość, że nie zdecydowałby się na ich zakup, stworzył coś, co spełnia potrzeby setek tysięcy ludzi. Docencie jego geniusz. Przelejcie mu wszystkie swoje pieniądze. Należy chyba przy tym podkreślić, że ja nie jestem jakimś strasznym, bezdusznym monstrum i bardzo bym się cieszył, gdyby Blowek zechciał zostawić duży napiwek, tak jak Gargamel o tym mówił, ale jednocześnie stanowczo sprzeciwiam się twierdzeniu, że wartość filmu Blowka wynika z pracy tych pracowników fast fooda, a nie jego pracy. Pracę w to, jakby nie patrzeć, włożyły obie te grupy, na tym polega podział pracy, wspominałem już o tym, nie mam ochoty się powtarzać. Praca Blowka była chyba jednak przy tym więcej warta, bowiem jego sposób wykorzystania dóbr rzadkich spełnił potrzeby większej ilości ludzi. No i to tyle w temacie wartości. Teraz poruszymy temat tego, jak rzekomo bardzo nieetycznym jest wykorzystywanie w swojej firmie Miłka, czyli takiego urządzenia, które służy do skanowania twarzy po to, żeby twój pracodawca mógł sprawdzić, czy się uśmiechasz obsługując klientów, oraz jak bardzo późny kapitalizm niszczy nam duszę i zatruwa nasze umysły. Oj! Bo dawno nie widziałem czegoś krzyczącego tak głośno późny kapitalizm, jak czujniki naliczające uśmiechy pracownika, które, jak ich sami twórcy mówią, świetnie sprawdzą się zarówno w hotelowych recepcjach, sieciach fast food, kinach czy innych punktach handlowo-usługowych. Oto, proszę Państwa, witamy w późnym kapitalizmie.
XVIII wiek i quasi niewolnicza praca chłopa pańszczyźnianego na polu po kilkanaście godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, to jest nic. XIX wiek i praca dzieci w kopalni węgla 10 godzin na dobę, 6 dni w tygodniu, żeby móc sobie kupić wór ziemniaków, trochę cebuli i tabliczkę czekolady raz na tydzień, to też jest nic. W XXI wieku, w dobie automatyzacji produkcji, w której coraz mniej siły robocze wymagane jest do tego, żeby pracować przy produkcji, w której coraz więcej siły roboczej znajduje zatrudnienie w sektorze usługowym i pracy z klientem, pracując z ludźmi trzeba się uśmiechać. I tak, to jest realna rzecz. W dobie systemu gospodarczego, w którym coraz mniej pożądaną umiejętnością na rynku pracy jest twoja krzepa w łapie, którą możesz wydobywać węgiel lub przerzucać hałdy węgla z jednego na drugą, a coraz bardziej pożądanymi umiejętnościami na rynku pracy jest, nie wiem, przerzucanie papierków, pisanie formularzy, jakichś tam raportów, czy wreszcie życzliwość do klienta, pracując z klientem, trzeba być życzliwym wobec klienta. Znany spekulant giełdowy mówi o pracy, jaką wykonują m.in. pracownicy fast fooda, jako o gówno pracy. Ja w obawie przed urażeniem kogoś uniknąłbym tego typu stwierdzeń, ale nie ulega wątpliwości, że w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, w której w fabryce nie jest potrzebne kilkanaście tysięcy ludzi, a raptem kilka ludzi, po to, żeby nadzorowali maszynowy proces produkcji, umiejętności i cechy, takie jak życzliwość, otwartość i cała reszta, będą potrzebne na rynku pracy coraz bardziej. Dlaczego? Ponieważ ludzie coraz więcej będą pracować w sektorze usługowym. Pracować z klientem. Klientem, który lubi mieć uśmiech na twarzy, który lubi, kiedy ten uśmiech jest odwzajemniony, który lubi, kiedy generalnie zachowuje się wobec niego, jak to jakby był fajnym ziomkiem. To jest coś, co na zachodzie ludzie co do zasady są w stanie zrozumieć i kiedy idziesz do zachodzie, do sklepu, to ludzie w pracy są bardziej życzliwi. Wszystko po prostu opiera się na tym, że do tępej produkcji ludzi będzie potrzebnych coraz mniej, bowiem robią to za nas maszyny. Ale to, czego maszyny wciąż nie są w stanie nam dać, to jest kontakt z drugim człowiekiem. Tego również zdaje się nie rozumieć Gargamel. W swojej kilkuminutowej pracy krytykuje on koncept urządzenia, jakim jest miłek. To znaczy koncept czujnika sprawdzającego to, jak bardzo ekspedient jest uśmiechnięty oraz tego, czy klient odwzajemnie jego uśmiech. Jakkolwiek brutalnie to nie brzmi Gargamelu, tego typu urządzenia są potrzebne. A będą coraz bardziej potrzebne. Widzisz, w XXI wieku marki coraz bardziej starają się nawiązać taką emocjonalną więź z klientem. Ludzie coraz mniej kupują sam produkt, a coraz bardziej kupują ideę, lifestyle i generalnie wartości, jakie się kryją za tym produktem. Dlatego między innymi, kiedy kupujesz kawę w Starbunio, to pani pyta cię o imię. Tak burowata, smutna i pełna nieżyczliwości obsługa jest w stanie cały ten proces sprzedaży wartości spierdolić. I spierdolić tym samym pracę sztabu marketingowców. Powtarzam jeszcze raz, przedsiębiorstwa istnieją po to, żeby spełniać potrzeby konsumentów i czerpać z tego zysk. Od wydajności twojej pracy w spełnianiu potrzeb konsumenta zależy to, czy twoje miejsce pracy się utrzyma. Kiedyś właśnie, kiedy to głównie, czego oczekiwali pracodawcy, to krzepa w łapie, wydajność pracy danego pracownika dało się ocenić stosunkowo łatwo. To znaczy, kiedy na przykład byłeś właśnie górnikiem w kopalni węgla, to pracodawca na koniec dnia przychodził sprawdzić, ile przez tam 12 godzin twojej szyfty udało ci się wykopać węgla i porównywał to z wydajnością twoich kolegów z pracy. Dzisiaj jednakże jest to dużo bardziej wysublimowane, ponieważ jak wspominałem, sprzedaje się głównie emocje i uczucia, więc ocenienie wartości twojej pracy może być trochę bardziej utrudnione. I taki miłek na przykład ocenę tą łatwo. No ale twoim zdaniem to jest jakiś przejaw patologii. Patologii w dodatku, która szkodzi pracownikom. W Polsce niestety złota myśl kapitalizmu nie jest tak głęboko zaszczepiona w naszych duszach, więc musiano nieco zmiękczyć koncept miłka. Pierwsze jakby takie wdrożenia pokazały, że to tak, coś tu jest nie tak. Tu jest pokrzywdzony pracownik, bo on to sabotuje. Oni to kubkiem na przykład przysłaniali, ze ściereczką, wyłączali, bo się bali po prostu. Koncept, którego koniec końców jedynym zadaniem jest zwiększyć profity poprzez zapewnienie lepszej jakości obsługi, która wynika z wymuszonych uśmiechów. Jeśli praca w fast foodzie wymaga tego, żeby uśmiechać się do klientów, a tobie co do zasady cierpienie i wielki brak satysfakcji, wielki wysiłek sprawia uśmiechanie się do klientów,
to może znaczyć, że po prostu nie nadajesz się do pracy w fast foodzie. Może powinieneś sobie poszukać innego zajęcia w takim wypadku. Każdy ma czasem gorsze dzień, ja to rozumiem. Ale to nie jest tak, że tylko pracownicy fast fooda muszą się zmuszać do tego, żeby pracować, kiedy mają gorszy dzień i właśnie dawać z siebie ten wysiłek emocjonalny. Gimper na jednym z podcastów wspominał, że on czasem czuje się kompletnie wykończony w środku, że jest zdewastowany emocjonalnie, ale wie, że musi wtedy jednocześnie prowadzić Overwatcha z uśmiechem na ustach, tak jakby wszystko było w porządku. Dlaczego? Bo widzowie oglądają Gimpera, jego Overwatche, dlatego, bo lubią, że jest uśmiechnięty i pełny wigoru po to, żeby, nie wiem, oceniać memy, czy tam banować ludzi. Też może zauważyć, że Gimper ma większe motywacje do tego, żeby się zmuszać do robienia takich rzeczy, ponieważ jest przedsiębiorcą i pracuje na własny rachunek. Będzie miał tym sporo racji, jednakże nie dotknie to moim zdaniem meritum sprawy, które jest całkiem klarowne. Przedsiębiorcy, pracodawcy i cała reszta to nie są jacyś wdrani, jacyś popierdoleni despoci, którzy chcą gnębić swoich pracowników i po to stawiają im takie urządzenia jak Miłek. Oni po prostu chcą, żeby ten pracownik był jak najbardziej wydajny w spełnianiu potrzeb konsumenta. To znaczy taki pracodawca jest adwokatem konsumenta. Pracodawcy, tak samo jak pracownicy, również są poddani bezwarunkowej suwerenności konsumentów i muszą się do tego dostosować, ponieważ kiedy ich firma nie będzie spełniała potrzeb konsumentów, to w warunkach wolnorynkowej gospodarki po prostu zbankrutuje i oni też stracą swoje źródło utrzymania. Wracamy do myśli, zgodnie z którą rynek jest trochę jak demokracja, w której klienci codziennie głosują przy pomocy swoich portfeli. W znacznej części wypadków nie obchodzi ich to, czy masz gorszy dzień, ponieważ oni być może również mają gorszy dzień i oni również, tak jak ty, muszą poświęcać 40 godzin swojego życia w tygodniu po to, żeby służyć innym ludziom, takim jak ty. Bo być może, kiedy ty przyjdziesz ze swoimi ciężko wypracowanymi pieniędzmi do przedsiębiorstwa, w którym oni pracują, to również będziesz oczekiwał wysokiej jakości obsługi. To jest myśl, jaką staram się przekazać przez cały ten materiał. Na rynku rządzi klient. Jeśli klient chce, żeby burgera sprzedał mu uśmiechnięty sprzedawca, to pracodawca będzie starał się zrobić wszystko, co tylko możliwe, po to, żeby klientowi burgera sprzedał uśmiechnięty sprzedawca, bo to zmaksymalizuje zadowolenie klienta i zysk tego przedsiębiorstwa. A zysk jest właśnie tym czynnikiem, który pokazuje, czy efektywnie spełniamy potrzeby konsumentów, czy nie. Ponieważ firmy, które nieefektywnie spełniają potrzeby konsumentów, zysku nie przynoszą. Kapitalizm, kurwa. I jeszcze co do pracowników. W gruncie rzeczy, kiedy nie chcesz pracować w jakimś miejscu, bo nie wiem, cię to właśnie wykańcza, ponieważ jesteś osobą z natury smutną, a w pracy musisz się uśmiechać, to naprawdę nie musisz tego robić. Praca zawodowa to nie jest niewolnictwo. W każdej chwili możesz złożyć wypowiedzenie i po minięciu okresu wypowiedzenia znaleźć sobie pracę w jakimś innym miejscu. Kiedy jesteś z natury smutny, to być może znajdziesz sobie pracę, nie wiem, w domu pogrzebowym. To jest bardzo przyszłościowa branża. Ludzie będą tylko umierać coraz więcej. Mamy niż demograficzny. Jeśli jednak praca w tym domu pogrzebowym, ani w żadnym innym miejscu, w którym chcieli cię zatrudnić, cię nie spełni, być może pora podnieść swoje kwalifikacje. Nie wiem, zamiast brać pożyczkę na nowy telewizor, wziąć pożyczkę właśnie na jakieś szkolenie, powiedzmy, z programowania, po to, żeby zająć się sprogramowaniem. Tam w ogóle praktycznie nie musisz mieć kontaktu z klientem. Jeśli i to nie pomoże, to nie wiem, być może pora otworzyć coś własnego. Albo jeśli nie będziesz chciał utworzyć nic własnego, to wstąpić do zakonu i wiesz, życie ascetyczne. Jest miliard rzeczy do robienia. I na tym polega twoja wolność osobista, że możesz sobie spośród tych dostępnych możliwości wybrać. Wszystko rozbija się o tą dobrowolność, o jakiej mówiłem na samym początku. Pracownik nie jest niewolnikiem swojego pracodawcy. Pracuje w jakimś miejscu, bo mu się to opłaca, bo zarabia tam pieniądze. I pracownik w tej pracy ma wykonywać tylko tyle, i aż tyle, ile przewiduje umowa. To, że pracownicy są często ruchani w dupę przez pracodawców, którzy nie są w stanie zrozumieć to, że 8 godzin oznacza 8 godzin, to nie jest kwestia twojej woli i dobrowolnej umowy, tylko to jest kwestia łamania twojej woli i łamania tej dobrowolnej umowy. Powstaje w tym momencie spór. Ale zdaje mi się,
że za rozwiązywanie sporów w tym państwie odpowiadają sądy. Sądy, na które państwo ma faktyczny monopol. Kwestia sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości i tak dalej, to jest inna kwestia. Nie możecie być pewni, że ją poruszać, bo Gargamele, Kapele, Więcej, Gąciarze i cała reszta nie śpi. Ja też nie śpię, dlatego mam wory pod oczami. Dlatego, że nie śpię, to możecie się spodziewać, że się tymi kwestiami w przyszłości zajmę.